to, co jest za nami, to obornik. Innymi słowy, powiedzmy szczerze, gnój. Dlaczego tutaj jestem, dlaczego tutaj stoimy? No, proszę Państwa, jedynym zyskiem, to nawet nie zawsze z naszej pracy rolniczej, szczególnie przy produkcji zwierzęcej, to pozostaje nam właśnie ten gnój. No i teraz pytanie, czy to tak musi być? A może tak ta praca rolnicza jest warunkowana, że tym zyskiem tylko powinno być aż tyle i tylko tyle? Nie, proszę Państwa, tak nie powinno być. A dlaczego to się dzieje? To nie kosmici to robią. Nie krasnoludki złe, które się uwzięły na rolników. Proszę Państwa, to tak naprawdę my sami robimy, bo robi to polityka i nasza nieodpowiedzialność w polityce. W związku z tym, jeżeli chcemy mieć lepsze widoki na przyszłość, to musimy zdecydowanie powiedzieć temu stanowi rzeczy nie. Przestać, kochani, uprawiać filozofię, przestać mówić, że gdzieś tam obserwujemy, co się dzieje i ostro w wyborach włączyć się dzisiaj do walki o nasze interesy rolnicze. Rolnicy, czyli to nasze nie hasło, nie zawołanie, tylko dzisiaj ostre poparcie polskich rolników i tej polskiej wsi, która rozumie rolnictwo. Rolnicy z Konfederacją, jedyną formacją realną, powtarzam, bez tej filozofii i gdybania, że coś tam, gdzieś tam jeszcze sobie można z kimś pogadać, dogadać, nie ma o czym już dyskutować. Idziemy z Konfederacją, mamy własny program, narodową politykę rolną w służbie suwerenności żywnościowej. Można tam dopisywać się, starać, nieważne. Ważne też są jacy ludzie i czy oni są gotowi dzisiaj oddać wszystko. I nieważne, ilu nas jest, jeśli nawet będzie to garstka w polskim parlamencie, w Sejmie, w Senacie, ale jeśli będziemy zdeterminowani, jesteśmy w stanie chociaż część parlamentarzystów, część społeczeństwa przekonać do tych naszych racji, a do tej pory nikt ich nie realizował i nie realizuje, to proszę Państwa, ma to sens. Powtarzam, rolnicy z Konfederacją. Dzisiaj w ramach Konfederacji, w wyborach jesiennych do parlamentu, my rolnicy jesteśmy na szóstej pozycji, na szóstce. Wszędzie, w każdym okręgu. Znajdźcie Państwo swoich tam, tych przedstawicieli Konfederacji, tych koordynatorów. Konfederacja.eu w internecie Państwo znajdziecie, w terenie, to żaden problem. To nie jest formacja ukryta pod ziemią. Wystarczy troszeczkę tylko zadać sobie trudu i Państwo znajdujecie. Zapraszamy w dalszym ciągu do zgłaszania się właśnie do Konfederacji, do nas osobiście, do mnie, do Marcina Bustowskiego, do wszystkich tych, których Państwo znacie, którzy funkcjonują i walczą dzisiaj o rolnictwo. Oczywiście nie mówię tutaj o żadnych izbach rolniczych, o żadnych innych środowiskach, bo nie warto. Oni po prostu popierają rząd i efekty tego mamy. Zapraszamy dzisiaj rolników, zapraszamy dzisiaj środowisko bardzo porządne polityczne całego tego elektoratu, który został pozostawiony przez Kukiz 15. Zapraszamy dzisiaj tych ludzi, którzy obdarzali zaufaniem i w dalszym ciągu obdarzają i szanują dorobek świętej pamięci Andrzeja Lepera. Zapraszamy dzisiaj Samoobronę. Zapraszamy Państwa dzisiaj. Zapraszamy tych, którzy chcą kandydować, ale także zapraszamy dzisiaj o poparcie. Poparcie naszego środowiska, które jest w Konfederacji. Zapraszamy dzisiaj także tych, którzy nie zwiodą się już na te wszelkiego typu obietnice, ale to jest łobuzerstwo. To łobuzerstwo, to hultajstwo polityczne PiSu, Prawa i Sprawiedliwości, znaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, PSL-u. Oni już, proszę Państwa, jedni, to bliźniacza formacja. Równo kroją, równo mają antyrolniczą politykę. Zapraszamy tych, którzy się już opamiętali. Wzywam pozostałych do opamiętania i proszę Was, żebyście później nie płakali. Nie szukajcie Wy, dzisiaj przedstawicieli rolników, na listach Prawa i Sprawiedliwości czy PSL-u. Bo nawet jeśli w miarę porządny i biedny, zmanipulowany ten człowieczyna jest na tych listach, to proszę Państwa, głosując na niego, wyciągacie te twarzyczki i mordeczki, które Was przez tyle lat gnębiły, które Was przez tyle lat właśnie tą antyrolniczą polityką doprowadziły do takiego dziadostwa na polskiej wsi, realnego,
No proszę Państwa, ale w mediach, w ich opowieściach, to tutaj cuda niewinny. No miód malina na tej wsi według ich się dzieje, no nie? A jak są zadłużone gospodarstwa? Jak są likwidowane? Ile wymordowano politycznie, ekonomicznie gospodarstw trzodziarskich? Do czego się dzisiaj doprowadza? Wstyd w tym kraju, że dzisiaj z własnego prosiaka masz 4 miliony w 1938 roku. Hodowano prawie 10 milionów. Jakżeśmy się cofnęli? Wykończony sektor fantastyczny wołowiny. Co mamy ze zbożem? Ukraińskie. Jeszcze w dodatku wożą i ten SF rozsiewają. No na korzyść oczywiście im, bo przy okazji zlikwiduje się gospodarstwa, zlikwiduje się wolnych obywateli, zlikwiduje się tych, którzy są niezależni i myślą, o bo oni są, bo my jesteśmy bardzo groźni dla tej władzy. Ta władza widzi w nas współczesnych niewolników. Nieważne, czy tamta PSL-owska, czy PiS-owska. Jedna od drugiej niczym się nie różni. Proszę Państwa, jeszcze raz proszę Was. Koniec. Mleko się rozlało. Klamka się zamknęła w tym momencie. Nie filozofujmy. Twardo idziemy dzisiaj do wyborów i teraz prosimy Was także o zbieranie jeszcze w dalszym ciągu podpisów, o udział właśnie na tych listach, nie tylko na szóstce. Jeśli jest taka potrzeba, jest nas więcej, nie ma problemu. Z naszymi partnerami z Konfederacji jako rolnicy jesteśmy w stanie to wynegocjować i udostępnić. Dlaczego warto zauczestniczyć? Niekoniecznie będą to mandaty, nie czarujmy się, nie o to chodzi. I nie trzeba tu wykładać jakichś wielkich pieniędzy. Ten czas szału tego, tej cieczki politycznej, a przeważnie niestety partyjnej, jest bardzo dobrym okresem, żeby dać tamę przeciwwagę i powiedzieć prawdę o polskiej wsi, o polskim rolnictwie. Dla nas to jest niesamowity obowiązek. I nie myślcie Państwo, że Polacy, że naród jest aż tak głupi, da się w te sztuczne konflikty, miasto, wieś, które nie powinny nawet istnieć, bo on nie istnieje realnie. On po prostu jest napędzany w sposób polityczny i właśnie w tych celach partyjniackich, że dzisiaj do naszej ciężkiej pracy rolniczej, do tego, że chcemy prowadzić te gospodarstwa, że rolnik jest sługą narodu, że chcemy służyć Polakom, pozyskamy polskie społeczeństwo, pozyskamy konsumentów. Marcin Bustowski, który kandyduje w swoim okręgu jeleniogórskim do Senatu, dzisiaj przekonuje Państwa, co się dzieje w zakresie systemu bezpieczeństwa żywności. Jak nas masowo, na masową skalę najpierw ogłupiają, a później tego typu żywnością trują. Traci na to, na tym. Traci polski rolnik, traci polski konsument, polski podatnik i polski obywatel. Szanowni Państwo, jeszcze raz. Nie dajmy się dalej manipulować i niszczyć przez politykę rolną i nie tylko, i tą krajową, bo też się odnosimy do całego naszego organizmu gospodarczego, całej naszego jestestwa narodowego. Nie dajmy się niszczyć przez politykę Prawa i Sprawiedliwości, tego rozdawnictwa, kryptosocjalizmu i neobolszewizmu, bo inaczej się nie da tego nazwać. I nie dajmy się, żeby wróciło to, co stare, to, co już było, to, co przez 8 lat poprzednich żeśmy ćwiczyli, czyli PO i PSL. Dzisiaj, proszę Państwa, my mamy świadomość, że my w tych wyborach, w tym rozumieniu zarządzania, nie jesteśmy w stanie zwyciężyć, ale mamy jedną potężną, wielką pewność, że jesteśmy w stanie zablokować i w najbliższym czasie, który się zbliża bardzo trudnym dla Polski, bardzo poważnych niedługo kryzysów. I ta kadencja najbliższa parlamentarna przypadnie na ten okres, że będą odpowiedni ludzie, którzy będą mieli odwagę, żeby w odpowiednim momencie dokonać tych zasadniczych zmian, żeby Polacy później już po tym okresie mogli naprawdę przeprowadzić zgodnie z zasadami, z sumieniem, już bez tego partyniactwa, po zburzeniu tej sceny politycznej, nowe, normalne wybory. Ale zanim to będzie, musimy dzisiaj pokonać i zrobić wyłom w tym, co jest zgniłe, co jest patologią. Zapraszam Państwa do tego udziału, zapraszam Państwa do poparcia Konfederacji.